Drodzy panowie, ja w takiej sprawie, która sprawia wam dużą trudność, w sprawie jak rozmawiać z kobietą, jest wiele różnic między tym, jak mężczyźni rozmawiają między sobą, a tym, jak kobiety między sobą rozmawiają. I dlatego mężczyźnie nie jest prosto tak rozmawiać z kobietą, żeby ona się dobrze czuła. I chcę wam przekazać kilka zasad, jak to zrobić, żeby kobieta w trakcie rozmowy dobrze się czuła. Przede wszystkim kobieta jest człowiekiem myślącym. Jest to stworzenie myślące i to kobieta dużo myśli. A jak kobieta dużo myśli, to znaczy, że od czasu do czasu potrzebuje momencik na zastanowienie się. Jeżeli zadasz kobiecie pytanie, bo chcesz od niej dostać jakąś odpowiedź, to dobrze jest dać kobiecie oprócz pytania również czas. Kobiety to nazywają przestrzeń na to, żeby ona mogła dać ci taką odpowiedź, która jej dla niej będzie właściwa, odpowiednia. To znaczy, jak rozmawiasz z kobietą, to cholernie ważne jest, abyś robił dokładnie to, co ja teraz. Czyli zostawiał przerwy, pauzę, żeby kobieta miała szansę zrozumieć nie tylko to, co mówisz, ale także to, co chcesz powiedzieć. Bo to, co ty mówisz, to dla kobiety wcale nie jest jednoznaczne z tym, co ty chcesz powiedzieć. Bo jeżeli ty do kobiety coś mówisz, to ona to odbiera tak, jakby to słuchała kobiety i zupełnie co innego to jest to, co się mówi, a co innego to, co się chce powiedzieć. I dlatego kobieta, która chce ci dać odpowiedź, taką, z której ona będzie zadowolona, potrzebuje czasu na sformułowanie tej odpowiedzi. I dlatego, jeżeli chcesz dostać od kobiety odpowiedź, to jak zadasz pytanie, to nie wymagaj, żeby ona od razu powiedziała tak czy nie. Bo to jest najtrudniejsza odpowiedź dla kobiety, tak czy nie. Dla kobiety odpowiedź, nad którą się ma zastanowić co najmniej kilkanaście sekund, to jest może. Jak kobieta może, to już jest bardzo dobrze. I dlatego proponuję ci, abyś zapamiętał, że dla kobiety najważniejsze jest morze. Może być też ocean, ale morze jest najważniejsze. I jeżeli chcesz, żeby ona mogła, to daj jej szansę na udzielenie tej najcenniejszej dla faceta odpowiedzi: może.